Kilka tysięcy złotych mandatu grozi kierowcom, którzy niedostatecznie przygotują swój samochód do jazdy zimą. Chodzi o zalegający na aucie śnieg, który podczas jazdy może stwarzać zagrożenie dla innych uczestników ruchu. Na baczności powinni się mieć również ci, którzy odśnieżanie zaczynają od uruchomienia silnika samochodu. Fatima Orlińska. Odśnieżanie samochodu po nocnych opadach zajmuje stosunkowo dużo czasu, a rano wielu ludzi zwykle gdzieś się spieszy. Dlatego część kierowców odśnieżanie auta zostawia wiatrowi, co jednak nie jest dobrym pomysłem. Zwłaszcza biorąc pod uwagę, że może to wiele kosztować. Palce po tym marzną, no ale jakoś daje radę. Trzeba, bo po tym walą mandaty, przyczepiają się do takich rzeczy, no trzeba. Takie są przepisy, trzeba je wykonywać. Nie, bardzo nie, jeszcze ja nie przypadam za zimą, delikatnie mówiąc. Ile wcześniej musi pan z domu wyjść, żeby przygotować samochód do jazdy? No, co najmniej 15. Zależy jak mocno sypie, to już trzeba wieczorem ocenić. Co zależności, no akurat teraz, no nie wiem, 10 minut tutaj stoję? No, mniej więcej. Trzeba wcześniej wyjść? No trzeba. Za zalegający na samochodzie śnieg grozi mandat w wysokości nawet do 3000 zł. Jak ostrzega policja, pod spadającym śniegiem często kryją się bryły lodu, które mogą uszkodzić jedący obok samochód i przyczynić się do wypadku. Tutaj liczy się życie, zdrowie ludzkie. Taka spadająca bryła śniegu, szczególnie z pojazdów ciężarowych, to naprawdę czasem może stanowić śmiertelne zagrożenie. Odśnieżając samochód, warto zwrócić uwagę na widoczność tablic rejestracyjnych i świateł. Gdy jest niedostateczna, kierowcy grozi mandat do 300 zł w przypadku oświetlenia i 500 zł za tablicę. Co ważne, podczas odśnieżania samochód nie może stać z włączonym silnikiem dłużej niż minutę. Za to też grozi mandat do 3000 zł. Akurat w tej sprawie duże znaczenie ma też ekologia. Jak mówią specjaliści, spaliny zawierają niebezpieczne cząsteczki sadzy o wielkości do 2,5 mikrometrów. Składniki sadzy pochodzącej ze spalania, nie wiem, benzyn czy ropy, które zawierają oprócz tego bardzo dużo toksycznych składników, noksy, tlenki azotu. To wszystko potem zostaje w naszym organizmie. Tym bardziej to zjawisko jest nasilone w sytuacji odpalenia silnika po całej nocy, gdy silnik jest zimny. Służby apelują również o wymianę opony na zimowe, choć przepisy w Polsce takiego obowiązku nie nakładają.